Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. O patriotach, wielkich patriotach, nie takich jak my, normalni ludzie. Nie chodzimy po ulicach i nie krzyczymy, o ruski agent, uwaga na Rusków, uwaga. My się normalnie zachowujemy. To politycy narzucili tę narrację, to tylko oni chcą, żebyśmy nienawidzili jakiegoś tam narodu, a w tym wypadku rosyjskiego. Normalnie ludzie się tak nie zachowują. Sam się dziwię, że mając do dyspozycji tabuny na Drachów i worki pieniędzy z naszych podatków, jeszcze nie uruchomili akcji w internecie. My, naród, ja, zwykły Jan Kowalski, domagam się obrony przed Rosją. Nigdzie nie ma paniki w komentarzach. Zaniedbali. Może dziś uruchomiłem im klapkę w mózgu i nieco zwiększą nam podatki i taką akcję opłacą, bo póki co to tylko klasa polityczna jest spanikowana. My nie. Zwróćcie Państwo uwagę, to tylko politycy. No i oczywiście powtarzający za nimi niektórzy dziennikarze. Ja, proszę Państwa, przeglądam sobie, pewnie Państwo już wiecie o tej aferze, ale jak nie korzystacie z mediów głównego nurtu, to jeszcze nie wiecie, dość świeża afera. Przeglądam sobie na Facebooku profil pana Pawła Szopy. Tutaj z Ziemkiewiczem i z innymi wybitnymi Polakami przede wszystkim. O, tu z 9 lutego 2014 jakiś plakat zamieścił, powstanie styczniowe i tu mamy faceta z białym krzyżem na czarnym jakimś kostiumie. Dziś te białe krzyże ma ukraińska armia. Też ci, którzy ostrzeliwują cywilne obiekty w Doniecku i w Białgorodzie. Ogólnie człowiek, który był przedstawiany przez media, które niektórzy z nas, a wcześniej i my, póki nie przejrzeliśmy na oczy, uważaliśmy za antysystemowe, jako wybitny patriota. On pomagał, proszę Państwa, weteranom, powstańcom warszawskim, fundację założył. Ta fundacja już nie działa. Proszę Państwa, spakowała się jakiś czas temu, a pan Paweł Szopa argumentował to tym, że w jakiejś części już po prostu ci weterani wymarli. No dobrze, ale któryś został, na pewno to jeszcze warto by im pomagać. Ogólnie karierę zrobił dzięki takim koszulkom, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, założył firmę Red is Bad. Czerwone jest złe. Zaraz Państwu pokażę te produkty. Jeszcze uczestniczył w różnego rodzaju tam sympozjach. Mecenas jakichś sztuk walk, tutaj sambo i tak dalej. Gale pewnie, gale, bo proszę Państwa, to są bardzo kulturalne takie wydarzenia. Tam wrażliwi ludzie przychodzą przeważnie. Doznają wzruszeń na galach MMA. Gość Telewizji Republika i innych takich akcji. Mnie tutaj, proszę Państwa, rozczuliła wzmianka na jego Facebooku o pomocy dla Ukrainy, o do rzeczy Ziemkiewicz i inni wybitni polscy patrioci. Panie Ziemkiewicz, jak tam pana uzdolnione, wybitnie uzdolnione córki, to jest cytat z pana, mają się tam na studiach w Wielkiej Brytanii. Dlaczego nie w Polsce? Wybitni polscy patrioci nie powinni tak, najpierw może te polskie studia, bo tak zwiąże się córka z jakimś tam lordem brytyjskim i co, no tak będzie dziwnie, nie? W ogóle fajny facet. Proszę Państwa, 15 kwietnia ma wzmiankę o tym, że wprowadził do sprzedaży maseczki. Obowiązuje wtedy pandemia, posłowie takie czarne, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, nosili, ja miałem skojarzenia z plakatami z Dzikiego Zachodu, poszukiwany żywy lub martwy, taki
bandzior w kapeluszu, w masce. No to oni mi w tych czarnych maskach tak wyglądali, ale to ja mam, wiecie, takie chore skojarzenia, to nie utożsamiajmy się. I proszę Państwa, równocześnie pan Paweł Szopa, Red Izbet, jest zapraszany do mediów, które głoszą: zdymijcie kaganiec, kaganiec zdymijcie, bo to jest symbol zniewolenia i tych biednych ludzi na skutek tej dziabaniny. Tam potem atakowano. No i proszę Państwa, też ma zaszczyt poinformować, że 22 marca 2022 roku dokonał pomocy dla walczącej Ukrainy. To na początku tego konfliktu. Dzięki Wam zebraliśmy na pomoc dla Ukrainy 9 tysięcy. Pan Paweł Szopa. Ja się tak zastanawiam, czy to jest ten sam pan Paweł Szopa, którego dane znalazłem jako zgłoszonego do komisji wyborczej w 2019 roku. Czy to jest pan Damian Paweł Szopa, zamieszkały wtedy w Rzeszowie, z komitetu Polska Fair Play, bezpartyjni, Gwiazdowski. Też wybitny, proszę Państwa, antysystemowiec, bo parę tam fajnych rzeczy powiedział. Jak tam, panie Gwiazdowski, te pana komitety, które pan zapowiadał i nie stworzył w końcu, nie startował pan w wyborach? Jak tam rozmowa w willi u pana Mateusza Morawieckiego z panem Kukizem? I kto tam jeszcze był, przypomnijcie mi? Kukiz, Gwiazdowski, jeszcze ktoś. Jeszcze ktoś. Chyba już zapomniałem. Proszę Państwa, jeszcze Państwa wprowadzę, bo to jest ważne, to jest ważne. Proszę Państwa, patriotów trzeba promować. Archiwum Allegro, koszulka, limitowana edycja Red Izbet z napisem w Realu 24. Tak, w Realu 24 u wybitnego, jedynego takiego polskiego, propolskiego, niezależnego. Wcześniej mówił, że jedyna taka katolicka stacja to ten pan, który mnie pozwał w procesie sędzia delegowany w Warszawie. Proszę Państwa, absolutnie bezprawny proces. Musiałem zapłacić panu Roli pieniądze, bo on potrzebował pieniądze. Proces powinien się odbyć we Włocławku. Niewłaściwość sądu, proszę Państwa, powinna unieważnić, ale ja nie mam na to czasu. Taki wyrok jest nieważny. Sędzia delegowany od pana Ziobry sądził w tej sprawie. Już zauważyłem pewien schemat. Przygotowanie sprawy się ciągnie. Człowiek ich dopytuje, jeździ. Ja sam nawet tam pojechałem do sądu w Warszawie, żeby sprawdzić, co tam w dokumentach jest. Pani powiedziała, no dokumenty są u sędziego, nie mam ich, nie wypożyczę panu, ale proszę pana, to jeszcze potrwa, jeszcze sędzia nie jest wyznaczony, a już 2 lata się to ciągło, więc śpię spokojnie, a za miesiąc już wyrok. Tak się załatwia frajerów w sądzie. W Realu 24 promowało Red Izbet. Ale nie tylko oni, proszę Państwa. A jeszcze tu w Realu 24, 2017 rok, transmisja live. Paweł Szopa, założyciel Red Izbet, na żywo, lajkujcie, udostępniajcie i tak dalej. Tu na Twitterze zaraz będą pokasowane, zaraz Państwo się dowiecie dlaczego. Będą te wszystkie rzeczy pokasowane. W Realu 24 tu promuje jakiegoś gościa w koszulce Red Izbet, wyznawcy partii politycznych. Wojna zjednoczy naród! Proszę Państwa, warto chyba wejść w wojnę, skoro to ma nas zjednoczyć. Wieczne marzenie o zjednoczeniu, choćby do ostatniego Polaka. Przecież to są chore treści, to są chore treści. Czy to nas czeka? Takie asekuracyjne. Proszę Państwa, tu mamy pana Krzysztofa Bosaka. Piękne zdjęcie, wyprowadzane przez dwóch starszych posterunkowych w koszulce Red Izbet. I może to
To już by było na tyle. Red is Bad to producent, to jest super sprawa, odzieży patriotycznej. Odzież patriotyczna. No chodzi o takie nadruki tam na koszulkach, żeby przyszpanować. Rozmawiałem z moim kolegą, a on powiedział, ale wiocha, a to jest przypałowe, mówi. Akurat taki model pewnie koszulki mu pokazałem. To nie jest Red is Bad, choć nie wiadomo. Jak się wchodzi na stronę patrioty.pl, to napisane jest producent polski. Żeby to zapamiętać, bo Polska, Polacy, proszę Państwa, nasze serduszka są takie mało odporne, jak ktoś mówi Polska, Polacy, narodzie i tak dalej, sługą narodu jestem, bo jesteśmy nieodporni. I o co chodzi w tej odzieży patriotycznej? Dywizjon 303, Polska walcząca, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, policzym ich, jak ich pobijem. Proszę Państwa, to buduje się jakaś kuloodporność. Koszulka, Polak nie pyta, ilu jest wrogów. To jest nieistotne, proszę Państwa. Będzie ich 5 milionów. To co, ja nie dam rady, tak? To są, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne treści promowane wśród młodych ludzi. I tych koszulek tu jest cały ogrom. Nie wiem, czy to jest Red is Bad, ale podobne. Nigdy się nie poddawaj. Umrzyj, tak? Nie poddawaj się, nie? Bóg, honor, ojczyzna, of course, i tak dalej. Dywizjon 303, jest się czym chwalić. Jeszcze z historii Red is Bad. Trzecia edycja kalendarza wydanego przez Red is Bad, poświęcona stuleciu odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Jest to wspólne przedsięwzięcie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, Zakonu Maltańskiego i KKNSZZ Solidarność. Hajsik poszedł za tę akcję, a mam tu inne akcje, tego jest od cholery, proszę Państwa, tego jest od cholery. PKO Bank Polski z 17 roku z Red is Bad nawiązuje współpracę. Ale to, co się na ostatniej prostej wydarzyło, bije wszystko na głowę. A jeszcze Państwu powiem o Staropolance dla prawdziwych patriotów. Producent wody mineralnej Staropolanka przejęta przez spółkę KGHM, bo proszę Państwa, po co inwestować w miedź? Lepiej tę miedź, jak Konfederacja nam wmawiała, oddać firmie kanadyjskiej Miedzi Cooper, jak przecież KGHM może kupić wytwórnię wody, tak? Po co mieć monopol na świecie, dyktować ceny, jak można dopuścić sobie konkurencję, która będzie te ceny zaniżała i nas drenowała. W związku z tym Dzień Flagi Staropolanka rozpoczęła współpracą z Red is Bad. Kasiorka, 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 kasiorka i gruchnęła wczoraj afera. Red is Bad przyjął zamówień od rządu Mateusza Morawieckiego. I teraz na ile? Pytałem znajomych, byłem u mechanika. Ludzie światli. Pokrótce wprowadziłem w tą Red is Bad, tam w Realu promowaną i przez innych, proszę Państwa, patriotów. Ojej, ojej, jakich patriotów. Państwo słuchacie, nabijacie im liczniki, no trudno. Na ile kontraktów zarządów PiS? No, tak odważnie. Nie wiem. Mówię, strzel, uruchom wyobraźnię. Mówi, 2 miliony. Ja mówię, więcej. No ile? 10 milionów? I tak w tej swojej wyobraźni dojechali do 100. Na 500 000 000. Jakiś szopa na 500 000 000 wyczesał zamówień z naszych podatków. To się nazywa turbopatriotyzm. O co chodzi? Na przykład generatory na Ukrainę za 300 kilkadziesiąt milionów sprzedali. Generatory prądu. Kupili je w Chinach za 69 milionów i sprzedali za 350 milionów. 280 milionów na czyściochę. Ale kasiora. Bo oczywiście agencja, która
to zadanie zleciła, nie mogła sama kupić w Chinach generatorów prądu. A w ogóle po co było je kupować? Czy to jest jakiś obcy, a nawet wrogi w jakiejś części kraju? Po co w ogóle tam się w ich sprawy Rusinów mieszać? Po co? No, zaraz przedstawię Państwu powody. Pan Paweł Szopa mówi, wszystko zgodnie z prawem. Proszę Państwa, jakie zgodnie z prawem? To Tusk powiedział z mównicy sejmowej, że są szwindle zgodne z prawem i szwindle niezgodne z prawem. No proszę Państwa, zarobić 280 milionów na jakiejś jednej transakcji, przecież to jest chore, rozumiecie? Przepłaciliśmy jako podatnicy, a on, wielki patriota, pomaga weteranom. Jak tak można? Na maseczkach też zarobił nieźle. No potem jeszcze inne rzeczy robił. W każdym razie w 2020 roku kupił 7 apartamentów w Wilanowie, tak? W 2022 roku kupił za gotówkę BMW, nie takie zwykłe, M8 Competition. Już samo M, Motorsport, świadczy o tym, że to 50% drożej niż normalne M8, a M8 to najdroższe BMW. Zamówił też Lamborghini za 4 miliony. Wpłacajcie. Grube pieniądze. Pod koniec tamtej kadencji parlamentu zaczął pakować te wszystkie swoje przedsięwzięcia i zamierzał lub kupił, nie pamiętam, już nieistotne, jako wielki patriota zamierzał kupić dom w Hiszpanii. No i spierdolić oczywiście. Uważajcie na tych wszystkich wielkich patriotów. Błagam was, przecież to śmierdzi na kilometr. Który patriota tak po prostu pakuje walizkę i ucieka z kraju, który dał mu fortunę? To tak jak na Ukrainie. Red is bad. Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotem. CBA oczywiście robi postępowanie. Dziś ma platforma tłucze to, żeby dostać lepsze notowania do Europarlamentu. Oczywiście, gdyby się rząd zmienił, takie same rzeczy wyjdą po tym rządzie. Proszę Państwa, ja mieszkam pod platformą, ja widzę, jak tu jest wszystko przepłacane. Ale dobrze, że to wyszło. Publicysta do rzeczy. Proszę Państwa, Zychowicz, tak? Wielki historyk monotematyczny, Piotr Zychowicz, kończy współpracę z Red is Bad. A to wcześniej była, tak? A to jednak była. Ja bym chciał, żeby pan Rola wytłumaczył, na czym polegały szczegóły współpracy z Red is Bad. Dlaczego tak był zapraszany? Ze względu na te hasła, tak? Za darmo oczywiście i tak dalej. Wpłacajcie, udostępniajcie, lajkujcie, tak? Proszę Państwa, ani razu tego nie powiedziałem. Bo wstydziłbym się, bo mi by było głupio. Jak te treści same się nie rozejdą? Bo nie będą sensowne, ciekawe, mądre, to nie ma sensu. To tak jakbym do ludzi mówił, jak w dawnych czasach kobieta do kur, cip, 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 żeby przybiegły. Musi się to samo przebić. Wtedy wiadomo, że jest silne. A państwo możecie, oczywiście. Ja tego nie zrobię. Dobrze, gdy się te treści rozchodzą, bo staram się, żebyśmy byli dobrze poinformowani. Nie wiem, co by było, gdyby nie było programu, musisz to wiedzieć. Może nawet w Realu 24 by nie było. Za COVID-u, proszę Państwa, wytrzepał hajsik na maseczkach, a ludzie, którzy go promowali, mówili, zdejmij kaganiec. Ale hipokryzja. No i przegląd innych gwiazd. Tylko z ostatniego miesiąca. Proszę Państwa, gwiazdy są blisko polityków. Politycy lubią przebywać w gwiazdach, więc coś wiedzą, tak? Gwiazdy coś wiedzą. No, my już od dawna wiedzieliśmy.
Edyta Górniak, dziennik.pl. Edyta Górniak wyprowadzi się z Polski. Co ją skłoniło do tego kroku? Taka wybitna patriotka w Realu 24, tak? I niektórzy z Państwa uważali, że ona jest wybitną polską patriotką. Tu mamy Iga Świątek. Oj, przecież to nie może nikt być, kto by reprezentowała Polskę. Iga Świątek. Wynajęła dom w Londynie, nie zamieszkała w nim sama. Iga Świątek to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych tenisistek. Filip Heiser na stałe wyprowadza się z Polski. Kolejny gwiazdor. Ewa Minge wyprowadzi się z Polski? Znalazła swoje miejsce. Chce zamieszkać tam na stałe. Gwiazda królowych życia. Wiem, że takie gówinko tam leci. Podjęła decyzję. Na stałe wyprowadza się z Polski. Ewa Kasprzyk planuje wyprowadzić się z Polski. Chce zamieszkać w Afryce. Natalia Siwiec. Do Meksyku. Z rodziną. Powiem Państwu, że część z tych gwiazd mówi otwartym tekstem ze względu na sytuację w Polsce, bo jest niebezpiecznie. Ale hajsik się brało, a rządy płaciły, politycy płacili. Katarzyna Kępka, nie wiem kim jest Kępka, prezenterka telewizyjna, aktywistka sportowa. W 2020 roku, w 2022 roku wyjechała z Polski i zamieszkała na Sri Lance. Magda Gessler planuje wyjazd z Polski. Jaki los czeka kuchenne rewolucje? Tu się zapłaczą się ci, którzy oglądali, jak pani Gessler kompromituje poszczególne restauracje. Pani Gessler, może by tak pani do McDonalda wskoczyła i pokazała, czy tam syfu nie ma. Bo jeździć... Proszę Państwa, ludzie są tak głupi, że zapraszali panią Gessler, która pokazywała zaplecza tych niektórych restauracji w nadziei, że to im przysporzy klientów. Proszę Państwa, no nie ma nic gorszego, jak zobaczyć bałagan w kuchni w takiej restauracji. Dobiła wiele firm, ale im się to podobało. Tu mam kozaczek.pl. Syn Małgorzaty Rozenek wyprowadza się za granicę. Wiadomo już, jaki kierunek obrał. No gdzieś tam, wiecie, one nie są głupie, te gwiazdy, gwiazdeczki, bo tu do Francji akurat, ale zwróćcie Państwo uwagę, jakieś Afryka, gdzie, żeby nie Unia Europejska i NATO, bo tu mogą ściągnąć synalka, syneczka, faceta, facecika, także wiedzą, gdzie spieprzać. Anna Kalczyńska wylewa łzy, opublikowała post, nie jest łatwo się żegnać, w których ona tam tych telewizjach, TVN, dzień dobry TVN, proszę Państwa, no będzie musiała się wyprowadzić. Mówiłem Państwu, że one wszystkie tam w tych TVN-ach to są pożenione bogato i tam jest stać i tak dalej. My tu zostaniemy z problemami. Elity jak w 39 przez Zaleszczyki będą spitalać. Gdzie ta Kalczyńska pojedzie? Nie mówi, gdzie pojedzie, ale proszę Państwa, 204 polubienia są, pokazuje swój nowy dom. Ale najciekawsze jest to, że ci, którzy tu zostaną, poddani ryzyku, które wywołują politycy, wspierają panią Kalczyńską, fani bardzo ją wspierają, pani, wyobrażam sobie, jak pani musi cierpieć, oni tu zostają narażeni na odparowanie, ale żeby tylko pani Kalczyńskiej się nic nie stało, tacy ludzie są głupi, że aż głupsi chyba niż nam się wydaje. Michał Bajor też oczywiście. Niektórzy mogą być, proszę Państwa, zdruzgotani, że będzie nam śpiewał z zagranicy, jak orkiestra na Titanicu. Ciekawą historię opowiada. Zanim zamieszkałem w swoim pierwszym i do dzisiaj moim domu, miałem 33 mieszkania. I z tym jest związana anegdota. Śmieję się do łez. Wszedłem kiedyś do teatru Buffo, chciałem skorzystać z łazienki, ale pomyliłem drzwi i wszedłem do gabinetu Janusza Stokłosy, gdzie siedziała Magda Umer, Materna, Józefowicz, Stokłosa, Machalica i jeszcze kilka osób. Przeprosiłem i zamknąłem szybko drzwi, ale zawołali mnie, mówiąc, że brakuje im
jednego do działki, gdzie miały powstać domki i można powiedzieć, dzięki tej pomyłce mam swój dom. W tym samym artykule czytamy, że polscy celebryci coraz częściej inwestują w mieszkania za granicą. Już od dawna wszyscy się wyprowadzili. No chyba, że ktoś jest na dorobku, jeszcze go nie stać, ale taką kasę płacili z zapisu, że chyba tylko niektórych. Kto tutaj jeszcze czytamy? Hiszpania to ostatnio popularny kierunek. Proszę Państwa, ja nie rozumiem tych ludzi. Przecież Hiszpania, ktoś im wmówił tę Hiszpanię. Proszę Państwa, Hiszpania jest w NATO, Hiszpania jest w Unii Europejskiej. Jak będzie obowiązek obrony ojczyzny, to będą musieli ich ściągnąć. To w ogóle jakieś chore jest. Ostatnio modny kierunek wśród polskich celebrytów. Jakiś czas temu mieszkanie kupiła Dorota Szelongowska. W jednym z spisów, które opublikowała na Instagramie, wyjaśniła, że nigdy nie sądziła, że uda się jej to marzenie spełnić. Ja myślałem, że oni marzą o Polsce. A tu nie. W Hiszpanii swoją posiadłość mają Mariana i Wojciech Szczęsny. Luksusową willę mają, znaczy. Ten kierunek skusił także Joannę Koroniewską, Macieja Dowbora. Doda, proszę Państwa, to wybitna jest Polka. Beata Kozidrak, Justyna Pochankę, Ania Rubik, Edyta Górniak. No przecież syn Edyty Górniak namawiał nas, żebyśmy do wojska wstępowali. On robi to pierwszy, tak? Snajperem chciał być. Posiadłości za granicą ma także Anna Maria Jopek i jej mąż Marcin Kedryński. Z kolei Kajach ma mieszkanie... kobieta Kajach. Ona musiała nam w piosence Jestem kobietą, tak, udowadniać. Ma mieszkanie w Wenecji. No nie jest też zły kierunek, te Włochy. Apartament robi naprawdę wrażenie. No masz, kałasznikow, rata, tata, te dzikie rytmy. Ewa Kasprzyk, nie wiem, czy już ją wymieniałem. Wszyscy keszują tutaj wszystko i tam zamiast te wille wokół Warszawy będą puste stały. Ewa Kasprzyk, RPA. Znana aktorka Agnieszka Włodarczyk planuje na stałe wyprowadzić się z Polski. Wybrała bezpieczne miejsce dla swojego syna. Zjednoczone Emiraty Arabskie na stałe. Grzegorz Czarnecki, to nikt z mediów, po prostu menadżer w międzynarodowej korporacji tytoniowej, sprzedawał papierosy, trujące papierosy nam. Nie ukrywam, że boję się wojny, bo wśród moich znajomych i pracowników ten strach jest powszechny. No, patrzymy na to, co wyczyniają politycy, ale patrzcie, nawet pary z gęby nie puszczą, a jeszcze powielają jakieś głupoty. Machnąłem ręką na kawalerkę w Warszawie, ponieważ trzymałem ją dla syna, ale ten i tak już mieszka w Hiszpanii. To właśnie tam postanowiłem kupić mieszkanie. Pośrednik już go szuka. Wiadomo, że będę musiał dołożyć, ale mam oszczędności. A co mi po nich, gdy Putin tu wiedzie? Proszę Państwa, Rosjanie zdobywają przez miesiąc jedną wieś. To przecież oni tu dojadą do Polski w tym tempie za 148 lat. Tu nie chodzi o to, że tu Rosja wiedzie, tylko tu coś wybuchnie. Zaraz Państwu przedstawię powtarzane po nas informacje z Kremla. Boję się, że stanie się to prędzej niż później. Te obawy podziela też Małgorzata Duda. Małgorzata Duda to chyba taka aktorka jest, proszę Państwa. To jest pewnie ta aktorka. Piękne nazwisko, takie patriotyczne. I ona już postanowiła się zabezpieczyć latem 2022 roku. Wtedy kupiła z mężem mieszkanie w okolicy Alicante. Zaczęłam wtedy z mężem akcję. Wszystko, co mamy, kładziemy na stół i liczymy. Jeszcze tam spadek do tego doszedł i, proszę Państwa, kupiliśmy fajną miejscówkę w Hiszpanii za 160 tysięcy euro. Małgorzata Wargocka teraz ma wielu klientów, agentka nieruchomości. Od 15 lat prowadzi w Warszawie firmę Casa en Sol, która pośredniczy w zakupie mieszkań i domów w Hiszpanii. Jak mówi, to właśnie po wybuchu pełnoskalowej wojny. Jaka pełnoskalowa wojna? Zaczęła mieć pełne ręce roboty.
w miesiącu pośredniczym teraz w około 20 transakcjach. To tylko jedna ta agentka. To liczba, o której mogłam tylko pomarzyć, gdy zaczynałam swój biznes. Co ciekawe, kiedyś mój klient miał motywację głównie lifestyle'ową. Czy kupował nieruchomość w Hiszpanii, bo to była realizacja jego marzeń o lepszym stylu życia na słonecznym wybrzeżu. Teraz ta motywacja zeszła na daleki plan, a na pierwszym pojawił się strach przed wojną. Ludzie kalkulują, ludzie nie są głupi. Szkoda, że to elity, bo my tylko byliśmy od płacenia podatków. Onet 3 maja artykuł o gwiazdach, które wyemigrowały z Polski i żyją poza ojczyzną. Kinga Rusin, pan Marcin Gordat, Marek Konrad, ten co alkohol promował nam i usługi bankowe, Alicja Bachleda-Curuś, Iza Miko, nie znam, Izabela Skorupco, Jacek Koman, jaki to policjant, tam aktor, Kasia Smutniak, przepraszam pani Kasiu, nie kojarzę pani, Patrycja Wolny, wszyscy spierdolą na potęgę i cały czas ten ogłupiający bełkot. Strach przed Putinem, a nie strach przed politykami, z którymi chlaliście, piliście? Nie to? Przed ich prowokacyjnym zachowaniem, przed wysyłaniem broni, wplątywaniem nas w wojnę jakąś? To nie? Nie to? Tylko cały czas, proszę Państwa, zostawią nas tutaj, bo niektórzy się mogą utożsamić. No strach przed wojną, no panie Maciak, musi pan to zrozumieć. Nie, 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 nie. Oni wyjeżdżają i cały czas promują wrogą dla nas niebezpieczną propagandę. Dyplomacja może załagodzić te stosunki. Na Węgrzech się nie boją Rosji. Dlaczego? Bo nie prowadzili agresywnej polityki. Panie premierze, panie Tusk, ja będę pana popierał, jak pan zmieni retorykę rządu, a szczególnie działania. Będzie pan rządził z bunkra, ale pan przeżyje, bo pan nie przeżyje. Nie przeżyje pan. Ostrzegam. Wiem, że pana ludzie oglądają. Pan może nie, bo tam pan ma ciekawsze fakty, tak? Pan ma dostęp do faktów. Ale pana ludzie na pewno to oglądają. Nie przeżyje pan tego, jeżeli dalej będzie pan utrzymywał linię po Morawieckim. Pan nie pasuje do tej emigracji. Wymyślą coś. Jedyna szansa dla pana przeżyć, to jest zmienić politykę rządu. Teraz pan stoi na czele tego rządu. Choćby był bunt Hołowni, Kosiniaka, choćby Konfederacja parła jak wariaci i PiS. Nie powinien pan nas plątywać w wojnę. Ludzie za panem staną. Ale jak pan w to wejdzie jak w masło, myśląc, że to jest okazja do przeżycia, to dopiero wtedy pan postrada całe swoje życie i bliskich. Pan jest tam niepotrzebny, jest tam piątym kołem u wozu. Kończę ten bolesny, smutny temat. Nie rozumiem tych ludzi. Nie rozumiem. Nie rozumiem, proszę Państwa. Mimo wszystko. Ci, którzy więcej nakradli, zarobili, kupują zamki we Francji. Teoretycznie będzie ich wszystkich obowiązywała ustawa o obronie ojczyzny. Dlaczego się tego nie boją? Jakby cały czas w roli, jakby cały czas w roli. Proszę Państwa, ci aktorzy, piosenkarze i tak dalej, oni mają nienormalny światopogląd. Ich zdaniem, ja tylko taką rolę odgrywam, ja tylko mnie wynajęto do reklamy tam antyrosyjskiej czy promującej milicji. Oni mają spaczoną psychikę, ci ludzie. Nie wolno w takich rzeczach brać udziału. Są narody, które nie popełnią pewnych błędów, no to im przysyła się z zagranicy ministrów obcych nawet. Taki był naród ukraiński. U nas też za PiS-u próbowali obywatela Stanów Zjednoczonych wpieprzyć do ministerstwa, a nawet wpieprzyli, tak? Do Ministerstwa Finansów. Kościński, tak? Tadeusz Kościński.
obywatel. Zresztą w tym rządzie tak samo siedzą obywatele innych krajów. Proszę Państwa, co to w ogóle jest? Dacie się ogłupić? Nie macie pieniędzy, żeby wyjechać? Proszę Państwa, to są poważne inwestycje. To są poważne inwestycje. Jak, panie Tusk, pan musi zmienić, to jest pułapka. Jak pan ma doradców, jak słuchają, to jest pułapka. Nie wybrnie pan z sytuacji ekonomicznej. Jeżeli będzie pan dalej utrzymywał atmosferę strachu przed Rosją, bo Rosja nas zaatakuje, bo rosyjskie zagrożenie, bo rosyjscy agenci, nie... Pan jest premierem, pan powinien zmienić retorykę, bo wyjeżdża z kraju kapitał, wyprowadzają ten kapitał elity. Pan nie utrzyma gospodarki po prostu bez kapitału. Musi pan gwałtownie zmienić, choćby pluli, choćby szczekali, choćby się TVN od pana odwrócił. Zyska pan, bo społeczeństwo to zrozumie. W panu jest nadzieja. Jeszcze na razie ma pan fory u mnie. Ale za moment te fory się skończą, bo jest coraz gorzej. Po co pan kontynuuje po Morawieckim tę propagandę? Po co to w ogóle jest? To właśnie dzięki tej propagandzie wyjeżdża kapitał. Nie ma sensu starać się inwestować. Ludziom się nie chce już pracować, nie widzą sensu, bo zaraz to wszystko szlak trafi. Proszę Państwa, cytuję tylko z mediów głównego nurtu. To nie jest źródło straszenia programu, musisz to wiedzieć. To jest tylko odbicie tego, co już i tak jest powiedziane. Tylko my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Choćby pana naciskali, Wippler pana naciskał, kiedy pan uruchomi mobilizację, Mencen pana naciskał, liderzy Konfederacji, kiedy pan uruchomi militaryzację, Braun pod progowo strzelnica szkolenia, tak? Żeby nie wprost sprytny, inteligentny facet. A teraz Błaszczak. To są żądania CIA, dobrze pan o tym wie. Błaszczak zwraca się do szefa MON o pilną interwencję. Sparaliżowano system mobilizacji w naszym kraju z powodów politycznych. Co jeszcze, nie zdążyliście spieniężyć tych nieruchomości, tak? I się boicie, że sytuacja was zaskoczy? Patrzcie, jakie naciski są. Mobilizacja Polaków. Sparaliżowano system mobilizacji w naszym kraju, proszę Państwa. No to chyba dobrze. Nie będzie silnej armii, nie będzie zagrożenia w związku z tym. Nikt nie będzie mógł jej wykorzystać. A poza tym, chyba Amerykanie już kapnęli, że coś jest nie tak i zamierzają tutaj sprowadzić potężne ilości swoich żołnierzy. Znaczy tych, którzy chcą obywatelstwo, tak, amerykańskie, więc zaciągnęli się do armii. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone graniczą z Rosją przez Alaskę. Niech sobie tam ich wysyłają. Po co tutaj to zagrożenie? Obcą armię na terenie Polski trzymać? I za takie instytucje jak Santander Bank też powinien się pan wziąć, panie premierze. Bo proszę Państwa, to jest skandal jakiś. Specjalna ustawa o tej ochronie danych osobowych, ja rozumiem jakieś tam pierdołki, można przymknąć oko, ale jeżeli jacyś ludzie ukradli dane Santander Banku, chodzi o dane pracowników, a jeszcze nic takiego, klientów, czyli nas, i dane kart kredytowych, to jak Santander Bank zabezpieczał te dane? Ktoś tu się przygotowuje do wyczyszczenia nam kont. Może z obecnej ekipy ludzie to robią. Ja, proszę Państwa, nie miałbym problemów jako premier, rządziłbym oczywiście z bunkra wtedy, nie spotykałbym się z ludźmi i to radzę też Tuskowi. Ale Santander Bank ma tyle udziałów w polskich spółkach, żebym po prostu zabezpieczył te akcje na poczet ewentualnych strat, jak ludzie zaczną być okradani. To Santander ma teraz myśleć, jak z tej sytuacji wybrnąć, a nie my mamy się bać. Jak, a może to ludzie, jakaś spółka córka, może tych danych nie wykradziono,
tylko były dostępne dla kogoś. Tu się robi naprawdę bardzo poważny bałagan w Polsce. No, a z drugiej strony parcie nowe, pola minowe. Proszę Państwa, te pola minowe, ja myślałem nad tymi polami minowymi, co oni kombinują, na granicy z Białorusią i wymyśliłem. Jak widać, zapora, były takie teorie spiskowe, że zapora nie ma służyć, żeby tutaj nielegalna imigracja do nas wpłynęła, tylko żebyśmy my nie mogli uciec. Była taka teoria spiskowa, ja tam w nią trochę nie wierzyłem. Ale proszę Państwa, jeżeli te pola minowe mają być zrobione z min przeciwpiechotnych, tak? Czyli takich dla ludzi, nie przeciwpancernych, bo ta nawet może nie zareagować. No to znaczy, że to, żeby ludzie się nie przedostawali, tak? Proszę Państwa, jak ten scenariusz, którego się boję, zniszczenie środek Polski, Gdańsk, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Łódź, Warszawa i poniższe, bardziej na południe miasta, w tym Kraków, bo przecież to jak ma być Kraków, tak? Wrocław. Jeżeli ten pas będzie zniszczony, to ludzie mogą ze wschodniej Polski chcieć uciec do Białorusi. Mogą. I może to po to są te pola minowe, bo tam nie będzie jurysdykcji, tam nie będzie zasięgu władzy polskiej. Bo jeżeli uciekną od tego środka na zachód do Niemiec, to tam ich ściągną. Nie ma problemu, to ich ściągną, bo to państwo NATO, Unia Europejska, więc ich ściągną. Może to o to chodzi w tych polach minowych z tymi minami przeciwpiechotnymi. Jak rządy Prawa i Sprawiedliwości traktowały pieniądze publiczne, to już pokazałem na przykładzie firmy Red is Bad. Panie Rola, już pan tam ma na Florydzie, pan z Gadowskim tam był wybitnym Polakiem. Wiem, że to wybitny Polak, bo czytam komentarze, tam ludzie mówią, panie Witoldzie, jest pan wspaniały, tylko pan. Ludzie nie mają nosa w ogóle. Jak szastali publicznymi pieniędzmi, jak się wkurzają, że one te potężne kwoty nic nie dały. PiS gdzieś tam na wschodzie Polski z Funduszu Sprawiedliwości, to był fundusz powołany do tego, żeby pomagać ofiarom przestępstw. Najlepiej pomagać ofiarom przestępstw, zlikwidować przestępców. Tak jak to w kilku krajach zrobiono. I nie zwracać uwagi na to, że ktoś będzie krzyczał dyktatura. Bo tu nie chodzi tu chodzi o to, żeby ludzie mieli dobrze, bezpiecznie we własnym kraju, żeby mogli się rozwijać, mogli inwestować i spokojnie chodzić po ulicach, a nie pieniądze wydawać na kraty, zabezpieczenia, alarmy, kłódki i tak dalej. To też jeszcze nic nie daje. Proszę Państwa, ci z PiS-u, gdzieś tam rozmowa wyszła, wkurzają się, że dali na tę straż pożarną, bo to się nie przerodziło na ilość głosów. I mówią, trzeba było pikniki robić dla ludzi. Pikniki trzeba było robić. Widzicie, po co są te pikniki? No po to są. Jak się zmienia sytuacja? Pod wpływem tego, co państwa NATO, w tym Polska, w tym rząd Tuska, postanowił, czyli pozwolić Ukraińcom, którzy już udowodnili, mówię tu o władzach oczywiście, bo ludzie nie chcą walczyć, ludzie siedzą w domach, tam jest już brutalnie. Nagranie Państwo dostaniecie na naszej stronie www.cw24.tv w zakładce Warleaks, jak się łapie Ukraińców. Nokautują mężczyzn, a potem wloką ich jak truchło zwierzęcia do kibitki i na front. Znokautowanych, nieprzytomnych. Często jest tak, że facet uderza się głową o beton. Więc na skutek tego pozwolenia na to będzie problem. Od 3 dni Ukraińcy już hajmarsami ostrzeliwują na szczęście infrastrukturę wojskową. Na szczęście. Ale to się zmieni. Zaczną ostrzeliwać cywilne obiekty. I wtedy tylko modlitwy nam zostaną. To jest, proszę Państwa, usołowiowa. To jest paskudny człowiek, ten Sołowiow. Mówiłem to wielokrotnie Państwu. Nie zmieniam zdania. Puścił znanego rosyjskiego polityka, który dokładnie mówi o tym scenariuszu, który podejrzewam, że jest zakontraktowany ponad naszymi głowami.
Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tylko my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Proszę Państwa, to jest bardzo zastanawiające. Dlaczego Rosji przepada 300 miliardów euro, które Rosja trzyma na Zachodzie? A może to była zapłata dla gangsterów za przejęcie Ukrainy? Nikt na to nie wpadł, nie? Naród ukraiński jest bezpieczny. Tam bomby atomowe, uważam, nie spadną. Nie mówi się też o bardzo dużej ilości jeńców ukraińskich. Myślę, że jest już ich około 50 tysięcy. To są ludzie, którzy w tej chwili odbywają coś w rodzaju filtracji, przesłuchania. Daje się im swobodnie mówić. Mów, co myślisz o władzach. I oni mówią. Nie wszyscy oczywiście. Może nie powinienem tego mówić. Ale mówią, nienawidzę moich władz, tych nacjonalistycznych, bo wysłali mnie na pewną śmierć. W mojej ocenie nowa Republika Ukraińska Federacji Rosyjskiej, która powstanie po zniszczeniu Polski, to jest tylko teoria, będzie zarządzana przez tych ukraińskich jeńców po filtracji jako nowa policja Republiki Ukraińskiej Federacji Rosyjskiej, którzy dobrze przypilnują i będą wiedzieli, kto ich wysłał na pewną śmierć. Ci najlepiej przypilnują, bo nie ma zmiłuj. A nacjonaliści częściowo zdążą wyjechać, no ci co do Polski, no to... A częściowo będą siedzieli na Syberii. To jest ten scenariusz za te 300 miliardów euro. To jest ten deal. A pieniądze oczywiście wzięła Wall Street. W mojej ocenie jeszcze Londyn jest zagrożony. Dlatego tak agresywnie, bardzo, zupełnie z niezrozumiałych względów. Po 1945 roku Wielka Brytania miała 70% terenów na świecie. Na skutek umowy między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, tajne archiwa, może nigdy nie będą odtajnione, Wielka Brytania postradała te terytoria. Nigeria w 60 roku przestała oficjalnie być kolonią brytyjską. W 60 roku. Ale finansiera brytyjska odżyła, jakoś tam stanęła na nogi. Oczywiście nie odzyskała dawnej świetności, bo nie może odzyskać dawnej świetności, bo po prostu nie rządzi. Gdyby rządziła, to ona by dominowała na świecie, ale nie dominuje. Dominuje Wall Street. I to zniszczenie Londynu spowoduje dodatkowy argument. Jak to? Putin, powiedzą tak, zabił 6 milionów Polaków, zabił 6 milionów Brytyjczyków, Londyńczyków i wy chcecie z nimi współpracować? Na wiek mamy odcięcie Europy od Rosji. Wtedy to, co przeżyje z tego City of London, będzie parobkami Wall Street. I wymarzony scenariusz dla Wall Street. Cała Europa pod kontrolą, bez wpływów już wtedy City of London. Raj finansowy dla Wall Street. To jest nasz scenariusz. I jedynie mądra postawa polskich władz może ten scenariusz zmienić. Co mówi ten polityk rosyjski? Weźmy na przykład Polskę jako kandydata nam najbliższego i najbardziej realistycznego na mały, ograniczony teatr wojny nuklearnej. Jest tam 20 dużych miast. No jest to mało prawdopodobne, ale nawet jeśli jest ich 20, policzmy, że każde miasto powinno mieć dwie głowice. To jest tylko 30-40 głowic. Co to oznacza 30 głowic? To jest jeden oddział Iskandera, 16 wyrzutni, każda ma po dwie. 10-15 minut i Polska jako państwo i Polacy jako naród znikają z powierzchni ziemi wraz ze swoim językiem.
to właśnie Europejczycy powinni bardzo dobrze zrozumieć. Dlatego wzywam Europejczyków, aby dokładnie zastanowili się nad tym, co robią. Proszę Państwa, no co my robimy jako Europejczycy? Na siłę wchodzimy w jakąś wojnę? Ja mam ciekawostkę dla Państwa. Cypr. A każdy powie, że to jest państwo, prawda? No ONZ uznaje, mają administrację. Nie, proszę Państwa, Cypr jest podzielony. W latach 70. Cypr został zaatakowany przez Turcję. Już Państwu pokazuję. I ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Chciałem podziękować naszemu przyjacielowi z Londynu, który mi to uświadomił. Tu jest Cypr, nad Morzem Śródziemnym, bardzo blisko Turcji. Proszę Państwa, gdy zbliżymy, to tutaj przez Cypr taka granica przechodzi. Cypr ma dwa zarządy, jeden turecki, drugi cypryjski. Oficjalnie stolica Cypru, Nikozja i tak dalej. Proszę Państwa, nie, tu jest granica. Tam są pola minowe, tam są zasieki, przejścia graniczne. Jak to? Jak to? Przepraszam, przeoczyłem to. Nie interesowałem się Cyprem. Dla mnie Cypr było to coś obrzydliwego, bo tam te spółki cypryjskie, które tutaj mnie okradały. I oficjalnie ONZ nakazuje Turcji się wycofać, że Turcja jest agresorem na Cyprze. Panie prezydencie Zełenski, przyjmował pan broń turecką, wozy bojowe, amunicję, drony, Bayraktar, tak? Tralala Bayraktar, piosenkę żeście tam zrobili nawet. Od kraju agresora? Od kraju okupanta? Bo on tak lubi mówić, armia okupanta, kraj okupanta, nie będziemy rozmawiać z krajem okupanta. Nie będzie pan rozmawiał z krajem okupanta? A czym jest Turcja na Cyprze? ONZ twierdzi, że okupantem. Proszę Państwa, jaka hipokryzja, jaka obłuda, jaki brak konsekwencji jest w polityce, to się w głowie nie mieści. Cypr jest okupowany w połowie. Można współpracować, tak? Polskie media liberalne, lewicowe biły brawo. Bayraktar też śpiewali. Wojewódzki, ten Jakub Wojewódzki na Bayraktara zbierał. Z kraju okupanta Bayraktar kupił? Dziś nieco krótszy odcinek i kończę taką informacją, bo Francja rzeczywiście gdzieś tam daleko, proszę Państwa, i to od Polski daleko, a co to się dopiero tyczy dalekiego wschodu Ukrainy, ale tak napiera, jest prymusem rozszerzania konfliktu, kontynuowania go. Powtarzam, Ukraińcy nie chcą walczyć. I przed ambasadą Francji w Moskwie umieszczono plakat przedstawiający Francuza w mundurze tego francuskiego SS. To przekaz dla pana Macrona. Jest to, proszę Państwa, Edgar Poe, chyba to się tak czyta. Jest jego historia podana na polskiej Wikipedii, bardzo uboga. Został wysłany na front wschodni, żeby odpierać atak bolszewików. Red is bad. I walczył, został awansowany do Obersturmbannführera dywizji SS. Legion Ochotników założył francuski. Jestem ciekaw, czy to tacy byli ochotnicy, którzy byli werbowani przez Straż Narodową w Powstaniu Styczniowym siłą. Niektórzy nie chcieli, Polacy, brać udziału w powstaniu, to robiono im krzywdę, a nawet zabijano. Proszę Państwa, zginął ten facet, on bronił tam Kołobrzegu, wtedy się te miasta inaczej nazywały, i zginął właśnie od Armii Czerwonej w okolicach Białogardu. Niektórzy mówią, że został rozstrzelany, niektórzy, że zginął na skutek ostrzału artyleryjskiego. To jest takie przesłanie do Francji, żeby się uspokoiła. No ale to wiadomo, że Rosja tak grozi. Proszę Państwa, no kto komu grozi?
kto komu grozi. Przecież to Francja wysłała właśnie jakiś tam instruktorów, oficjalnie już wysłali. Wcześniej Macron udawał głupiego i mówił, no przecież to nie znaczy, że wyślemy. No i wysłał, no i wysłał. Wszelkie te przebąkiwania, że Biały Dom jeszcze nie podjął decyzji, Biały Dom zaraz podejmie. Ma być eskalacja. I jeszcze na koniec w takim układzie nagranie, które zostało opublikowane w Rosji, jak zachowują się polscy dyplomaci w Rosji. Policja drogowa w Swierdłowsku sprawdza nagranie, na którym kawalkada polskiego ambasadora łamie przepisy ruchu drogowego. Jeżdżą jak pany, polskie pany. Tak będziemy potem odbierani jako Polacy. Samochody z tablicami rejestracyjnymi ambasady na ulicy Rosyjskiej, po prostu na podwójnej, łamiąc przepisy ruchu drogowego, narażając innych uczestników ruchu, zawracają sobie. To jest, proszę Państwa, kawalkada polskiego ambasadora. A w ogóle jedzie po drugiej stronie, po przeciwległym pasie. Tak się zachowujemy, proszę Państwa. My prowokujemy cały czas. Nie wiem, czy ten... To facet nie powinien być w ogóle ambasadorem, który do tego dopuszcza. On powinien być wzorem, świecić przykładem, jak ma taką funkcję. Dziękuję za dziś. Zapraszam na jutro. Żądamy uwolnienia Juliana Assange'a. Jutro nadrobię te wszystkie informacje, mniej ważne, aczkolwiek dość interesujące. Do zobaczenia.